szlaku z daleka Ostbadu, linii kolejowej, która w 1851 roku połączyła Berlin z Kulewcem, znajduje się Gorzów Wielkopolski. Miasto to jeszcze pod niemiecką nazwą Landsberg an Warpen w dniu 29 lipca 1889 roku świętowało uruchomienie tramwaju elektrycznego. Dziś już co prawda pod sam dworzec kolejowy tramwaje nie podjeżdżają, to po przejściu kilkuset metrów można się przekonać, że nadal są obecne w mieście nad Wartą i Kłodawką. Gorzów wiele ucierpiał podczas II wojny światowej, szczególnie jego centrum. Miejsce usuniętych ruin starej zabudowy wytyczono szerokie arterie, przez co ruch jest sprawny. Tuż przy katedrze znajduje się rozjazd tras tramwajowych. Jedna z dawnych linii jeszcze pół wieku temu przekraczała most na Warcie. Dziś już nie ma po niej śladu. Gorzów, podobnie jak dwa inne miasta na świecie, Rzym i Lwów, położony jest na siedmiu wzgórza. Niektóre wzniesienia są bardzo strome, jak to na ulicach Podmiejskiej i Pomorskiej. Jedną z pierwszych tras tramwajowych w Gorzowie była linia do ulicy Warszawskiej.
latach powojennych sukcesywnie ją wydłużano, aż lata 70. pierwszy tramwaj z numerem 5 dotarł do pętli przy Sylwanie. Dziś kursują tu linie 1 i 3. Tory tramwajowe w Gorzowie nie są w najlepszym stanie, co zmusza motorniczych do stosowania się do ograniczeń prędkości. Ulica Bolesława Chrobrego to dziś deptak z tramwajami, jakie można spotkać w niektórych miastach Polski, jak w Grudziądzu, Bydgoszczy czy Elblągu. Na ulicach miasta dominują wagony sprowadzone z Niemiec, choć wiekowe są bardzo dobrze utrzymane. Jadąc ulicą Kazimierza Wielkiego mijamy dawne przedmieście i docieramy do pętli na osiedlu Piaski. Praktycznie cała sieć gorzowska jest dwutorowa, to w dwóch miejscach występują odcinki jednotorowe, jak choćby na Wolskiej ulicy Sikorskiego.
Dalej trasa wiedzie malownicza wzdłuż ulicy Kostrzyńskiej do Wieprzyc. Oddzielający się od pętli tor prowadzi przez park do zajezdni tramwajowej pochodzącej z lat 70. XX wieku. A w niej można zobaczyć wagony będące w stanie tutejszego miejskiego zakładu komunikacyjnego. Nie ma co ukrywać, stan torowisk i samych wozów tramwajowych nie jest najlepszy i wydaje się być jednym z najbardziej zaniedbanych na tle innych miast posiadających tramwaje. Jednak zaświeciło światełko nadziei nad gorzowskimi bimbami. Jak się planuje na rok przyszły, ma zostać zmodernizowane 10 km torów oraz zakupionych 14 wagonów niskopodłogowych, dla obsługi których ma też być przystosowana zajezdnia przy ulicy Kostrzyńskiej.
Już w czasach Polski Ludowej chciano likwidować linie tramwajowe, lecz udało się je obronić. Bowiem gorzowianie lubią swoje tramwaje.